Witam cię serdecznie w kolejnych kulisach biznesu z tej strony Kamila Rowińska. I każdego miesiąca, 10 dnia miesiąca, czyli wtedy, kiedy większość przedsiębiorców płaci składki ZUS, ja nagrywam dla ciebie i publikuję kulisy biznesu, w których opowiadam ci o kulisach mojego biznesu, czyli firmy szkoleniowej RBC, którą mam przyjemność prowadzić już od kilku lat z ogromnymi sukcesami. W jaki sposób powstają te kulisy biznesu? Opowiadam o nich na 5 sposobów. Przede wszystkim opowiadam o tym, co się wydarzyło w poprzednim miesiącu. Następnie mówię ci o tym, z czego jesteśmy dumni. Mówię również o wtopach naszych biznesowych, czyli o tym, co nam najnormalniej w świecie nie wyszło, jakie wyciągnęliśmy wnioski na przyszłość i opowiadam ci o naszych planach na kolejny miesiąc. I po co to robię właśnie w taki sposób? Po to, aby móc zainspirować cię do prowadzenia twojego biznesu, ale też, abyś ty mogła albo mógł, jeżeli jesteś mężczyzną, uczyć się na naszych błędach, na moich błędach i mojego zespołu, bo być może pewne decyzje biznesowe, które my mamy za sobą, dopiero są przed tobą. Dziś opowiem ci o tym, co się wydarzyło w poprzednim miesiącu, czyli w listopadzie, jak również odpowiem na pytanie na końcu, które bardzo często zadajecie, a mianowicie w jaki sposób zespół RBC względem siebie zachowuje się na święta, czyli czy obchodzimy jakieś świąteczne spotkania, czy kupujemy sobie prezenty, kto kupuje te prezenty, kto za nie płaci i tego typu rzeczy. Także obejrzyj te kulisy do końca i jeżeli są jeszcze jakieś pytania, na które chcesz, żebym odpowiedziała w przyszłym miesiącu, to oczywiście zadaj je w komentarzu. Serdecznie zapraszam. Zacznijmy od tego, co się wydarzyło. Oczywiście mam ze sobą komputer, ponieważ tak dużo w ciągu miesiąca wydarza się w naszej firmie, że nie jestem w stanie tego spamiętać. Ponieważ jesteśmy firmą przede wszystkim szkoleniową, to oczywiście odbywały się szkolenia i tutaj już była 27. edycja szkolenia Kobieta Niezależna w Warszawie. Także wiele tysięcy kobiet już przeszło przez to szkolenie. Ta znowu była magiczna i każda kolejna napędza nas do jeszcze większego działania. Ale również w listopadzie odbyło się szkolenie Zespół Marzeń i tutaj ponad 140 przedsiębiorców uczyło się tego, w jaki sposób budować swoje zwycięskie zespoły. Zawsze to są 2 dni naprawdę niesamowitej, ciężkiej pracy, zarówno dla tych osób, które są na sali szkoleniowej, ale również dla mnie, bo jest to bardzo wymagające ode mnie szkolenie. To, na co czekaliście, czyli na wysyłkę dziennika Kobiety Niezależnej. Zrobiliśmy dziennik Kobiety Niezależnej, czyli taki terminarz na przyszły rok, tak w ten sposób wygląda. No już mogliśmy zorganizować wysyłkę, czyli wszystkie te dzienniki, które zamówiliście w przedsprzedaży, to były wszystkie, jakie mieliśmy, w związku z czym od razu trzeba było je wysłać i to było ciekawe dla nas doświadczenie, no bo jeżeli masz kilka tysięcy produktów wysłać do klientów, no to oczywiście firma logistyczna wcześniej się do tego przygotowuje, no ale później zalały nas na Instagramie informacje z dziennikami Kobiety Niezależnej, kiedy publikowaliście zdjęcia. Serdecznie wam dziękuję i cieszę się bardzo, że ten dziennik się wam tak spodobał. Ponieważ w międzyczasie już widzieliśmy, że wielu z was pyta o planer RBC, czyli na przykład chce mieć dziennik, ale nie taki, w którym jest kalendarz, tak jak tutaj, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela, to niektórzy z was prosili o to, aby zrobić planer, czyli taką sytuację, w którym na tej stronie macie miejsce na notatki, a na tej stronie jest poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela dla tych ludzi, którzy nie rozpisują w ten sposób swojego dnia. Żeby można było zacząć pracę z tym planerem w dowolnie wybranym dniu, czyli żeby nie miał od razu wyszczególnionych dat, tylko że wy wtedy zaczynacie, czy chcecie od stycznia, czy od lutego, czy może od grudnia z nim pracować. Były też prośby o mężczyzn, żebyśmy pamiętali o mężczyznach. Ja uwielbiam mężczyzn, w związku z czym powiedziałam, że oczywiście możemy to zrobić i zamówiliśmy planer RBC. Planer RBC już jest w przedsprzedaży, dostaniemy go za 10 dni do nas, do magazynu, w związku z czym zaczniemy w okresie pomiędzy świętami a Nowym Rokiem wysyłkę. Także jeżeli ktoś się z was nie załapał na dziennik Kobiety Niezależnej albo to nie był wasz wymarzony produkt, no to można zobaczyć teraz planer RBC w opisie do wideo, jak również w karcie wyświetla się wam link, także zobaczcie, czy to jest dla was. Mieliśmy ogromny debiut online, a mianowicie wystartowała
kampania, jak również kurs Maksymalna produktywność, zarządzanie sobą w czasie. To była premiera kursu, do którego przygotowaliśmy się przez ostatnie 6 miesięcy. Naprawdę dużo niesamowitej pracy, a zorganizowanie kampanii to jest, zresztą w ostatnich Kulisach Biznesu wam mówiłam, jak się przygotowuje kursy online, to była niesamowita praca, mordercza wręcz dla nas praca. Zespół RBC właściwie do teraz dochodzi do siebie. Ja muszę przyznać zupełnie szczerze, że też, ponieważ przez ten czas, kiedy wypuszczaliśmy i mieliśmy premierę kursu online, po prostu trzeba było naparzać w internecie informacjami na temat maksymalnej produktywności, tak żeby nikogo ze społeczności nie pominąć. I wiecie, co jest niesamowite? Byli tacy ludzie, którzy mówią: Kamila, wyskakujesz z lodówki, gdziekolwiek nie otworzę po prostu internetu, to widzę ciebie na Instagramie, na Facebooku albo na YouTubie i pojawiają się twoje publikacje, wysyłasz maile. A byli tacy ludzie, którzy jak skończyliśmy sprzedawać kurs online, to oni mówili: o, nic nie wiedziałem w ogóle, jak to się dzieje, że to do mnie nie dotarło. I to jest zawsze dla mnie niesamowite, ponieważ my się maksymalnie zawsze staramy, żeby wszyscy wiedzieli o maksymalnej produktywności. Odbył się niezwykle ważny webinar, czyli za każdym razem, kiedy robimy premierę kursu online, robimy taki bezpłatny, duży webinar, profesjonalny, w profesjonalnym studio, wtedy pracujemy w webcasterze. I odbył się taki webinar, ponad 11 tysięcy zapisało się na to webinarium i około 60% stawiło się na tym webinarium. Dlatego ci podaję liczby, ponieważ to nie jest tak, że wszystkie osoby, które się zapiszą na webinaria, zawsze na nie przyjdą, więc jeżeli będziesz robić swoje i one będą bezpłatne, to miej taką świadomość, że czasami ktoś się zapisze na takie webinarium, ale niekoniecznie na nie w tym dniu trafi. W związku z czym zrobiliśmy webinarium i zrobiliśmy później jedną retransmisję z ogromnym sukcesem. Niesamowicie się wam podobał ten materiał, to był materiał, jak przestać odkładać na później, który teraz będzie dostępny, ale on będzie tylko i wyłącznie już w wersji płatnej. Dlatego polecam wam zawsze dołączyć wtedy, kiedy jest webinarium. No i cóż, mieliśmy niesamowite otwarcie, bardzo dużą energię, bardzo dużo osób dołączyło na pokład kursu online, ale również mieliśmy problem wtedy z serwerami, ponieważ znowu ta firma, która po raz kolejny oczywiście, kolejna firma obiecała nam, że jest w stanie to dowieść, bo to, co jest niesamowite, za każdym razem, jak u nas coś nie działa, albo serwery, albo sklep online, mówimy, że chcemy mieć nowe, albo cokolwiek, to ludzie, którzy to oglądają z zewnątrz, mówią: co to za problem, w ogóle możemy to zrobić, co za matoły to dla was zrobią, przyjdźcie do nas, zrobimy to 5 razy lepiej. No i muszę wam przyznać, że nie wszyscy robią to 5 razy lepiej. Czasami też się na tych projektach wysypują, pomimo tego, że obiecują, że to jest po prostu proste, takie zupełnie proste. Więc pewne rzeczy wyglądają na proste z boku, ale wtedy, kiedy zaprosimy tych ludzi na pokład, to się okazuje, że chyba jednak nie. Obchodziliśmy również, tak jak wszyscy, Black Friday, czyli były kursy u nas w różnego rodzaju promocjach, jak również mieliśmy jeszcze jedną premierę i tym razem mieliśmy premierę produktu, który chcieliśmy wybrać dla was w taki sposób, aby był to produkt idealny z okazji Mikołaja albo na święta. Już wam pokazuję, co tutaj jest. W tym magicznym malinowym pudełeczku z ereczką znajduje się produkt, który ja dostałam od swojego zespołu RBC najpierw na urodziny. Mi się bardzo spodobał. Zapytali, czy moglibyśmy go wprowadzić do sprzedaży. Ja powiedziałam, że oczywiście, że tak, że moglibyśmy i w ten oto sposób do sprzedaży weszła taka bransoletka srebrna, srebrna, pozłacana z napisem Jedziesz Baby. To jest taka czerwona, ja mam ją na ręce oczywiście, to jest taka czerwona, dlatego że okazało się, że w ogóle sama idea Jedziesz Baby tak bardzo wam się spodobała, że chcecie czasami bluzy, czasami chcecie koszulki, ale są takie osoby, które podoba im się ta idea, ale jednocześnie no nie chcą codziennie chodzić w t-shircie z napisem Jedziesz Baby albo w bluzie, bo wykonują na przykład taki zawód jak ja, w którym raczej ubierają się casualowo albo elegancko, a gdzieś ta idea jest dla nich taką fajną pamiątką i chciałyby, żeby to był dla nich amulet. No i postanowiliśmy, że okej, w takim razie robimy bransoletkę, tak żeby można było o tym pamiętać. I muszę powiedzieć od razu, że
No, że premiera wyszła naprawdę cudownie, ponieważ zakochaliście się w tych bransoletkach, także cóż, cieszymy się bardzo, jest nam niezwykle miło. Tym bardziej, że to jest taki produkt, który właściwie nie jest kłopotliwy w magazynowaniu i w wysyłaniu. W związku z czym ta decyzja była dla nas z punktu widzenia firmy bardzo prosta, bo wtedy, kiedy prosicie o kolejną opcję koszulki albo jeszcze inny kolor bluzy i tak dalej, no to jest taka sytuacja, w której faktycznie ryzykujemy, bo musimy się porządnie zatowarować. Ten chce koszulkę czarną, ten chce białą, ten chce z malinowym napisem, ten chce z granatowym napisem i jest tam po prostu masa opcji. No oczywiście później są rozmiary. Nie jest to takie proste z punktu widzenia biznesu, magazynowania i całej logistyki, a jednak bransoletka okazała się totalnym hitem, ponieważ mnóstwo osób, które przyszło po prostu ją zobaczyć, to od razu właśnie chciała ją mieć. I tutaj wielkie gratulacje dla Ani Górki z naszego zespołu, która była główną pomysłodawczynią tego produktu. Kolejna rzecz, która się wydarzyła, to z tytułu działalności takiej mojej charytatywnej miałam tutaj spotkania z Radą Programową Mam Marzenie, ponieważ jak pewnie już wiecie, wspieram fundację Mam Marzenie w tym, aby działała jeszcze bardziej efektywnie, w związku z czym brałam udział w spotkaniu Rady Programowej i zarządu. Rozmawialiśmy o tym, co by można było zrobić lepiej w przyszłym roku, aby fundacja jeszcze lepiej się rozwijała. Jeżeli chodzi o zespół, to teraz wszystkie osoby, które są na stanowiskach kierowniczych w RBC, a są takie osoby trzy, przechodzą przez taką fazę rozwojową, czyli na początku ja robiłam sobie testy Gallupa, testy talentów Gallupa. Jak ja je zrobiłam i przeszłam przez sesje coachingowe związane z tymi testami, to teraz przechodzi przez nie zespół. Czyli zaczynamy od kierowników, później będziemy schodzili do kolejnych osób. Natomiast teraz te osoby, czyli Agnieszka, Agata i Ania, robią sobie takie testy, odbywają sesje coachingowe po to, żeby jeszcze lepiej poznać swoje talenty, tak abyśmy mogli w naszym zespole bazować na talentach i mocnych stronach naszych współpracowników i idealnie dopasowywać ich zajęcia, ich zadania i ich stanowiska do tego, aby maksymalnie oni wykorzystywali swój potencjał. To oczywiście w ogóle nie oznacza, że oni nie pracują nad swoimi rezerwami, ale chodzi mi o to, aby oni byli wręcz stworzeni do tych stanowisk, które zajmują, tak aby one sprawiały im maksymalną radość, satysfakcję i oczywiście, żeby to była najlepsza z możliwych wyborów. Mieliśmy oczywiście różnego rodzaju inne przeszkolenia, czyli między innymi firma Kotrak przeszkoliła nas z nowych kas fiskalnych. Mówiłam wam w ostatnich kulisach biznesu, że mam takie kasy fiskalne, które teraz będą z tabletami. Niestety nie mogliśmy tego wdrożyć tak szybko, jak chcieliśmy, bo czasami partnerzy nasi obiecują różne rzeczy, że będą zrobione na przykład na ten piątek albo na przyszły piątek. Nie zawsze wszystko zostaje względem nas zrobione w terminie, więc czasami musimy dopasować się do terminów innych osób, dlatego mamy nadzieję, że będziemy wdrażać te nowe kasy fiskalne od stycznia, co już jest totalnym obowiązkiem u nas. Ja miałam spotkanie ze swoim biurem rachunkowym, które mnie obsługuje, podatkowym i doradczym, po to, żeby zrobić już pierwsze podsumowania takiego całego roku. To ja to robię w listopadzie już, po to, żeby zbadać, jak sytuacja wygląda, po to, żeby omówić sytuację podatkowe i prawne, które będą w przyszłym roku, tak aby wiedzieć mniej więcej, jak się do tego przygotować, bo być może coś się zmieni w przyszłym roku podatkowo i ja powinnam o tym wiedzieć wcześniej, więc za każdym razem w październiku albo w listopadzie mam takie spotkanie ze swoim biurem rachunkowym i robimy tego typu podsumowania po to, żeby wiedzieć, jak kończymy rok z punktu widzenia finansowego, bo że dobrze kończymy, to wiemy, ale my mamy wprowadzoną pełną księgowość, mamy również rachunkowość zarządczą po to, żeby sprawdzać, na jakich etapach, gdzie firma, w jaki sposób jest rentowna i które projekty możemy kontynuować, a z których powinniśmy dla naszego bezpieczeństwa finansowego zrezygnować. A kolejna rzecz, którą robiliśmy, to oczywiście zaczynamy już testy naszego CRM-u. Mówiłam wam niedawno, ale może nie każdy pamięta, że budujemy dwa duże takie projekty online. Jednym z nich jest sklep internetowy, nasz, nowy, a drugim jest CRM. No i dwie różne firmy zostały wybrane do robienia CRM-u i do robienia sklepu online.
No i sklep online, to o nim później, natomiast CRM rozwija się zgodnie z planem, wszystko jest bardzo dobrze, nawet przed czasem. Zaczynamy testy, będziemy prosili pierwszych uczestników programu Master Business Training o to, żeby zaczęli testować, na ile są w stanie się na tej platformie poruszać. Generalnie zamysł w ogóle tego CRM-u był taki, aby w związku z tym, że zwiększamy skalę naszego działania, to żeby master, czyli osoba, która dołącza do naszego programu szkoleniowego, żeby nie musiała być obsługiwana za każdym razem ręcznie, ponieważ jeżeli ktoś na przykład u nas wykupuje szkolenie, pakiet szkoleń na półtorej roku, a następnie i robi to kilkaset osób rocznie i następnie oni do opiekuna mastera piszą maile, a proszę mnie zapisać na taki termin, a proszę mnie przepisać, a proszę mi zrobić to, a proszę to, a czy tutaj jest wolne, a czy nie jest wolne, to jest mnóstwo takiej roboty, którą trzeba wykonywać i bardzo łatwo się pomylić, bardzo łatwo zgubić maila, ale też jedna osoba, która się opiekuje tymi masterami, cały czas praktycznie jest ich asystentką i gdzieś tam coś zapisuje, przepisuje, zapisuje, wypisuje, znowu zapisuje i tak dalej. No i stwierdziliśmy, że jeżeli będziemy chcieli zwiększać skalę, to nie możemy po prostu tego robić w taki sposób, bo się wykończymy, albo wykończymy tą dziewczynę, która się mogłaby tam zajmować i wykończymy naszych klientów tym pisaniem maili i oczekiwaniem na odpowiedź, więc po to, żeby to zautomatyzować, zainwestowaliśmy w CRM. Koszt ostateczny CRM-u może sięgnąć nawet kwoty 100 tysięcy złotych, natomiast z punktu widzenia roku albo dwóch lat, bo z punktu widzenia jednego, dwóch miesięcy czy pół roku, to oczywiście jest za duża inwestycja i ktoś mógłby powiedzieć, że się to nie opłaca. Natomiast jeżeli popatrzycie w skali roku, dwóch, trzech, to jest to doskonała inwestycja, na której w dodatku my będziemy w stanie zaoszczędzić. Rozpoczęliśmy również współpracę z nową kancelarią prawną, która będzie nas teraz reprezentowała od tego miesiąca, jeszcze większą. Zaczęły przychodzić do nas coraz większe projekty. Kancelaria, która dotychczas się nami opiekowała, trochę chce zmniejszać zakres swojej działalności, w związku z czym szukaliśmy kolejnej. No i tutaj ważne dla nas było, z kancelariami z reguły się, jak się ma firmę, współpracuje się na zasadach abonamentu, czyli że kancelaria mówi ci, że masz na przykład 20 godzin do wykorzystania albo 40 godzin do wykorzystania, tak jak na telefony komórkowe kiedyś było. No i w tych czasach oni pracują nad twoimi tematami. No i teraz ta kancelaria, którą wybraliśmy, to jest kancelaria z Gdyni. Pracuję po prostu nad naszymi, jeszcze raz, regulaminami, wszystkimi zgodami i tak dalej, ponieważ to się cały czas zmienia, ale również nad takimi sprawami, które są dla nas trudne, o których za chwilę wam opowiem. Z sesji takich cudownych rzeczy, które się jeszcze wydarzyły, to ponieważ coraz częściej dostaję propozycje współpracy z mediami, ktoś mnie zaprasza albo do pytania na śniadanie, albo do jakiegoś wywiadu, do jakiegoś magazynu, to przez ostatni rok, ponieważ bardzo byłam zajęta swoimi projektami, nagrywaniem kursów online, przeprowadzaniem szkoleń i jednocześnie też mieszkaniem w Brukseli, to świadomie blokowałam wszystkie swoje zewnętrzne takie wystąpienia i zwiększanie tej skali, ponieważ wychodziłam z założenia, że nie chcę jeszcze bardziej puszować takiego zainteresowania mną, którego nie jestem w stanie później w żaden sposób zagospodarować. Wychodzę też z założenia, że bycie rozpoznawalnym człowiekiem, dla samego bycia rozpoznawalnym bez umiejętności później zaangażowania się w niektóre określone obszary i zdecydowania, czym warto się zająć, a czym nie, nie powinno mieć miejsca. Ja też zresztą nigdy, jak w ogóle wybierałam swój zawód, nie sądziłam wcześniej, że on się będzie wiązał dla mnie z rozpoznawalnością. A kiedy ja robiłam studia coachingowe, to nie było youtuberów ani tego typu rzeczy, w związku z czym to było związane z tym, że będę gdzieś występować na konferencji, może będę przeprowadzała jakieś szkolenia, ale na pewno nie wyobrażałam sobie, że ktokolwiek na lotnisku podejdzie do mnie i powie: dzień dobry panie Kamilo, i zacznie mi opowiadać o swoim życiu, albo że ktoś będzie mnie w galerii handlowej rozpoznawał. Natomiast to się zaczęły się pojawiać te zaproszenia. Przez rok mówiliśmy, że nie mam czasu, nie mam czasu, nie mam czasu, nie teraz, nie teraz, za rok, proszę za rok zadzwonić. I w końcu teraz podjęłam taką decyzję, że okej, w takim razie, jeżeli
to są pytania, które cały czas wracają, to ja chciałabym się zająć tym w sposób mądry. A dlatego zaczęliśmy szukać osoby, która mogłaby nas reprezentować PR-owo i która będzie na te zapytania od magazynów, czy telewizji, czy z radia odpowiadać. Czyli tak zwanego, mówią na tą osobę potocznie, PR-owca. Było to niezwykle trudne, bo muszę wam powiedzieć, że nigdy tak długo nikogo nie rekrutowałam. Bodajże chyba za piątym razem dopiero piąta osoba przeszła przez tą rekrutację, a z reguły zawsze jakoś szybciej trafiałam na tą osobę, której byłam w stanie zaufać. I tym razem jednak kliknęło w końcu z jedną z kobiet, pomimo tego, żeby to był wielomiesięczny po prostu proces i stwierdziłam, że okej, w takim razie dajemy sobie taki czas próbny, 3 miesiące i zobaczymy, co z tego wyniknie. W związku z czym, już teraz jest tak, że jeżeli jakieś media się do nas zwracają, to wtedy jest jedna osoba w zespole RBC, nazywa się Joanna, która odpowiada na te zapytania. I ukazało się zupełnie niedawno w wysokich obcasach, dodatek praca. Ukazał się wywiad ze mną na temat idei kobiety niezależnej. Być może czytaliście, być może nie. Jeżeli nie, to polecam wam jeszcze. Może znajdziecie gdzieś w jakimś kiosku sobie taki magazyn. To, czym chcę się z wami podzielić, to to, że to nigdy nie było moją intencją bycie osobą rozpoznawalną, popularną. Ale muszę się przyznać, że to się zaczyna dziać. Jeszcze nie wiem właściwie, jak się będę z tym czuła. Cały czas się przyglądam tej sytuacji. Podchodzę do niej bardzo ostrożnie. Mogłabym nawet powiedzieć sceptycznie, ponieważ obserwuję to, co się dzieje na rynku z tymi osobami, które są rozpoznawalne i tym, jak tracą kontrolę totalnie nad tym, nad swoją reputacją, ponieważ mają tak dużo reputacji w zależności od tego, kto się na ich temat wypowiada i nagle się okazuje, że wszyscy ich znają i coś na ich temat wiedzą. Natomiast będę potrzebowała się jakoś z tym zmierzyć. Będzie to na pewno dla mnie wyzwaniem, ale będę się z nim mierzyła. I bardzo długo podejmowałam tą decyzję, ponieważ taki święty spokój, taka spójność i prawda jest dla mnie niezwykle ważna. To są moje wartości i za każdym razem, kiedy obserwuję na przykład jakieś rozmowy na temat ludzi rozpoznawalnych i widzę, jak często wypowiada się z taką łatwością zdanie na temat tych ludzi, jednocześnie nie znając ich w ogóle i nie wiedząc, jak jest naprawdę, to za każdym razem mnie to zasmucało. Ale kiedy zważyłam sobie, jaka jest moja intencja, jaka jest moja wizja, co pcha mnie do tego, żeby jednak mówić na temat kobiety niezależnej, powtarzać o tym jeszcze częściej i zwiększać tą skalę, to pomyślałam sobie, że okej, w takim razie będę gotowa zapłacić pewną cenę za to, że więcej osób usłyszy o projekcie Kobieta Niezależna. No i oczywiście też staram się tutaj jakoś pocieszać, że może nie będzie tak źle. Że ta osoba w postaci PR-owca jednak będzie w stanie pokierować tym w sposób taki mądry, rozsądny, żeby to się nie skończyło na takiej rozpoznawalności, która niczemu nie służy. Z czego jesteśmy dumni? Przede wszystkim w kolejnym miesiącu kampania kursu Maksymalna Produktywność osiągnęła najlepsze wyniki, jakie kiedykolwiek w tym roku dokonaliśmy, czyli zarówno przebiła kampanię Kobiety Niezależnej, jak również asertywności. Ogromna ilość osób dołączyła na pokład, nawet jeszcze nie mamy dostatecznych wyników, ponieważ cały czas spływają wpłaty, a niektórzy 10 dostają wypłatę, więc jeszcze czekamy na wyniki. Natomiast muszę powiedzieć wam, że te live'y, podczas których ja z wami się komunikuję na Facebooku, to jest chyba jakieś totalne szaleństwo z waszej strony, ponieważ wy wtedy po prostu najchętniej zadajecie pytania, rozmawiacie ze mną i jak ja nagrywam dla was profesjonalne filmy, to one nie robią takiego zamieszania, jak wtedy, kiedy dla was nieidealnie, w warunkach nieidealnych, na Wi-Fi, po prostu hotelowym, bez oświetlenia żadnego, nagrywam Q&A. I to właściwie trochę mnie cieszy, ponieważ nie zawsze są też warunki do tego, a chcę coś do was powiedzieć, żeby to zrobić w sposób taki, wiecie, telewizyjny. To, z czego jestem również dumna, to z mojego klienta
Ja nieczęsto wam mówię o tym, kogo prowadzę coachingowo, bo sesje coachingowe są poufne, a zwłaszcza te sesje coachingowe, które się odbywają na takich wyższych stanowiskach, czyli wtedy, kiedy ktoś albo prowadzi jakąś kluczową działalność, firmę, albo jest prezesem jakiejś spółki, albo jest osobą rozpoznawalną, popularną, to ja mam taki zwyczaj, że zestawiam sobie te kwestie, kogo coachem jestem, dla siebie. Nigdy się nie chwalę tym w mediach społecznościowych, ani nie robię sobie z tymi klientami zdjęć i nie wykorzystuję ich do celów marketingowych. Bo też nie każdy klient mówi o tym, że korzysta z coachingu albo że ma jakieś wyzwania i ma do tego jak najbardziej prawo. Coaching jest po prostu relacją poufną. Natomiast w tym miesiącu to było niesamowite, dla mnie przyjemne, ponieważ jeden z moich klientów przyszedł do mnie z bukietem kwiatów po to, aby podziękować za wsparcie. Wsparcie w osiąganiu pewnego celu, którym było zdobycie stanowiska kierowniczego, ale na już rynku międzynarodowym, takim, które nie tylko i wyłącznie będzie opierało się o pracę w Polsce, ale również za granicą. Ten człowiek był najpierw uczestnikiem programu Master Business Training, bo też inaczej się nie można dostać na coaching ostatnio u mnie. No i później zaczęliśmy razem pracować. Ta praca trwała ponad rok. To nie jest coś, co się wydarzyło na jednej, na dwóch sesjach. Ta praca trwała ponad rok, natomiast zakończyła się takim super sukcesem, co niezwykle też mnie cieszy, ponieważ to pokazuje mi zawsze taką skuteczność efektów moich klientów. Za każdym razem, kiedy patrzę na przykład na konto fitnessek, czyli albo Ewy Chodakowskiej, albo Ani Lewandowskiej, albo innej kobiety, która wspiera innych ludzi, jak one pokazują rezultaty tych swoich klientów, że ktoś, klientka ważyła 100 kilo i teraz nagle waży 60 albo 70 i sobie myślę, kurczę, wow. I zawsze wtedy sobie myślę, a co ja mam zrobić? Co ja mam prosić o wyciąg konta moich klientów przed i po, czy co ja właściwie mogę takiego zrobić. Ale wtedy, kiedy właśnie klient przychodzi i mówi, że ma takie super stanowisko, to dla mnie to jest takie właśnie, jakby zrzucił 50 kilo dla trenera fitnessu. Co można było zrobić lepiej? Otóż zaliczyliśmy w listopadzie lekcję. Poważną lekcję. Lekcję, która nas zmartwiła. Jest dla nas trudna, no i potrzebujemy się teraz z nią zmierzyć. Otóż, jak wiecie dobrze, budowaliśmy sklep online i praktycznie cały ten rok był oparty w dużej mierze o budowanie sklepu online. Najpierw bardzo długie przygotowania do tego, żeby znaleźć firmy, które twierdzą, że są w stanie budować takie zaawansowane sklepy internetowe, jakie my sobie wymyśliliśmy. Następnie ofertowanie, pisanie specyfikacji tego sklepu internetowego, a sama specyfikacja to jest 75 kartek w Wordzie, czcionką, tam dziesiątką, która opisuje, co ten sklep ma zawierać. Następnie negocjacje z tymi firmami i wybranie w końcu tej firmy, która ma to robić. Pisanie umowy, czytanie tej umowy wielokrotne, przerzucanie się, kancelaria, 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 kancelaria. No i wtedy, kiedy już mieliśmy ten moment za sobą, przez pierwszy etap przeszliśmy prawie gładko, przez drugi etap prawie gładko, ale już z jakimiś opóźnieniami. Kolejny etap pokazywał kolejne problemy. No i w pewnym momencie stanęliśmy na takim momencie, w którym zapłaciliśmy już połowę za sklep internetowy, ale opóźnienia, które firma, która ten sklep internetowy dla nas buduje, są już tak znaczne, ponieważ opóźniają się o kwartał, że postanowiliśmy dalej już nie kontynuować współpracy, ponieważ no wiemy, że im dalej to będzie szło, tym no po prostu nie jesteśmy w stanie już teraz uwierzyć, że oni są w stanie doprowadzić ten projekt do końca. Na bazie tych naszych dotychczasowych doświadczeń, tych opóźnień i wielu innych aspektów, o których tutaj nie chciałabym publicznie mówić. W związku z czym byliśmy zmuszeni przeanalizować z naszą kancelarią prawną jeszcze raz naszą umowę, no i od niej odstąpić. Odstąpiliśmy od tej umowy, sprawa jest w toku. Wiąże się to dla nas z ryzykiem walki o te pieniądze, które już wpłaciliśmy. Umowa była w taki sposób sporządzona, że do momentu,
którym nie zakończymy całkowicie projektu, prawa autorskie nie przechodzą dla nas i to jest dla nas lekcja, żeby w przyszłości podpisać umowę tak, że za każdy projekt rozliczamy się i od razu prawa autorskie przechodzą na nas. To jest taka lekcja wtedy, kiedy kancelaria twoja czyta tą umowę i mówi, że jest okej. Ty czytasz, ale to jest twoja taka pierwsza umowa, więc też myślisz, że jest okej. Wszyscy to czytają i wszyscy mówią, że to jest okej, do czasu, kiedy się nie okaże, że trzeba zrobić sprawdzam i już wiesz, że na następny raz potrzebujesz podpisać umowę po prostu inaczej. To jest dla nas taka duża lekcja, ponieważ będziemy potrzebowali zacząć od nowa. Teraz ponownie zaczynamy proces po roku od tego samego punktu. Bogatsi o nowe doświadczenie, bogatsi już o sporządzoną specyfikację i pewne lekcje, które wyciągnęliśmy, ale jest to niewątpliwie taki moment, z którego oczywiście nie cieszymy się i nie pałamy entuzjazmem, tylko mówimy ok, trzeba zaliczyć po prostu to potknięcie i podejść do tematu jeszcze raz. Nie poddawać się, nie rozpaczać, wyciągnąć lekcje i podejść do tego jeszcze raz. Natomiast w momencie, kiedy zdajesz sobie z tego sprawę i musisz już podjąć tą decyzję, że przecinasz tą farsę, jaką jest budowanie sklepu w ten sposób, to nie jest taki miły moment i zawsze buduję takie momenty, w których sobie różne rzeczy zaczynasz przeliczać, zastanawiać się, wyciągać wnioski. Także żebyście nie wiedzieli, że nie zawsze jest różowo, nie tylko u was, ale u mnie też, no to mamy takie doświadczenie za sobą. Wnioski są już wyciągnięte. Jakie mamy plany na ten miesiąc? Czyli grudzień to jest taki szczególny miesiąc sprzedażowy. Przeprowadzenie szkoleń w grudniu, one się już odbyły, czyli 7 złotych zasad i asertywność. Ja teraz właśnie jestem po asertywności, w związku z czym mam chrypkę, ponieważ przez 2 dni prowadziłam szkolenia. Teraz właśnie skończyłam, jest późny wieczór, ludzie wyszli z sali szkoleniowej, ja musiałam troszeczkę się zrelaksować, dziewczyny poprawiły, niewątpliwie niezastąpiona Magdalena w tej kwestii, poprawiła makijaż, rozłożyliśmy sprzęty i nagrywamy dalej, po to, żeby ten materiał dla was wyszedł na 10, ponieważ jeżeli tego nie zrobimy, to wy 10 nie będziecie mogli zobaczyć kulis biznesu. Mamy ze sobą również, za chwilę będziemy Poznań mieli, czyli 28. edycję Kobiety Niezależnej i tutaj też mamy swoje doświadczenia, jeżeli chodzi o Poznań. To jest społeczność, która bardzo mocno żądała szkolenia, ale kiedy się okazało, że to szkolenie jest, a było już bardzo długo na stronie internetowej, no to była taką społecznością, która dość dużo potrzebowała wezwań do akcji po to, żeby trafić na salę szkoleniową. Zdecydowanie Wrocław jest tutaj taką społecznością, która decyduje się szybciej. To jest też dla nas niesamowita lekcja. W grudniu też to, co się wydarzy, to będzie szkolenie w Londynie. 15 grudnia pojawi się w Londynie. Na szkoleniu zasługujesz na sukces. I tutaj otworzyłam się bardziej na te wyjazdy zagraniczne, w związku z czym w Londynie, jak również w kwietniu przyszłego roku pojawi się po raz kolejny i już, jak sobie wpiszecie w Google Rowińska w Londynie, możecie kupić bilety na to wydarzenie. Nowy projekt, który zrobiliśmy i będziemy go kontynuować, to jest sesja inspiracji mastera. Czyli to są takie spotkania, które będą się odbywały cyklicznie, raz w miesiącu w Warszawie, podczas której uczestnicy programu Master Business Training przyjadą na te spotkanie i spotkają się tam z ekspertem w jakiejś określonej dziedzinie. Teraz mieliśmy spotkanie z Mariuszem Szycą, który opowiadał na temat na temat negocjacji i on jest również autorem książki Jak stworzyć swój pierwszy biznes i następnie masterzy rozmawiali ze sobą, zawierali ciekawe współprace ze sobą biznesowe, a my cały czas szukaliśmy takiego sposobu, żeby dać wam jeszcze jakąś ekstra wartość. I to tutaj akurat bardzo dobrze nam kliknęło. Okazało się, że masterzy uwielbiają te spotkania, w związku z czym będziemy to kontynuowali. No i czeka nas oczywiście jeszcze kolacja z uczestnikami 4. edycji wyzwania Kamili Rowińskiej, takiego rocznego wyzwania, w którym uczestnicy biorą udział. Ci, którzy je ukończyli teraz w grudniu, jak również w styczniu, oni są podzieleni na 2 grupy i mają ze mną takie świąteczne na zakończenie albo
albo lunche, albo kolacje, w zależności od tego, którą lokalizację wybiorą, więc to się będzie teraz odbywało i będziemy świętować. A RBC będzie świętowało również podczas swojego świątecznego spotkania zespołu RBC. To jest takie świąteczne spotkanie, ale to nie jest spotkanie wigilijne. Tu chcę wam parę rzeczy o tym opowiedzieć, ponieważ w Polsce jest teraz taka sytuacja, że to nie jest takie oczywiste, że każdy jest wierzący. No i właściwie te spotkania takie wigilijne, podczas których wszyscy chcą się spotkać, a jednocześnie jeden jest wierzący, a drugi nie, ale nie chce być wykluczony z zespołu, my postanowiliśmy zamienić na takie spotkania takie świąteczne, jakby celebracyjne, ale nie spotkania takie, podczas których będzie pielęgnowana religia. Czyli to będzie bardziej spotkanie podsumowujące rok, ale nie takie spotkanie chrześcijańskie. Miłe spotkanie przy kolacji, ale bez dzielenia się opłatkiem, po to, aby nikogo nie wprowadzać w taką niezręczną sytuację i też nikomu nie narzucać swoich wierzeń religijnych, żeby każdy z nas tego nie narzucał. I to właściwie taka wrażliwość na tą sytuację stworzyła się u mnie w momencie, kiedy zamieszkałam w Brukseli i zauważyłam, że mój syn, na przykład młodszy, który chodzi do szkoły katolickiej, spotyka tam wiele innych dzieci, które są innych wyznań i pomimo tego, że chodzą wszyscy do tej samej szkoły, każdy jest innego wyznania, to potrafią razem funkcjonować w tej szkole bez narzucania komukolwiek tego, w co ma wierzyć. I taką miałam wtedy refleksję, jak się może czuć na przykład taki klient, któremu my wysyłamy kartkę świąteczną, a on na przykład jest osobą niewierzącą, że mogłoby to być dla niego na przykład irytujące. Już w ubiegłym roku miałam taką refleksję, że chyba nie powinniśmy tego tak do końca robić i postanowiliśmy, że na przykład jako RBC będziemy bardziej ludziom dziękować za wspólny rok na koniec roku, ale nie będziemy składali ich takich życzeń typowo świątecznych, takich, które są oparte o religię, po to, żeby to jednak ani nie urazić czyichś uczuć religijnych, jeżeli ktoś po prostu jest z innego wyznania, a jeżeli ktoś nie jest żadnego, no to też, żeby nie czuł się po prostu nagabywany z tego tytułu. To jest bardzo delikatny temat, także tak staram się delikatnie koło niego chodzić, ale zwracam wam też na to uwagę, ponieważ to nas wszystkich dotyczy. No i jak my rozwiązaliśmy temat kwestii takich właśnie spotkań na koniec roku i prezentów? Mamy taki zwyczaj, ja mam taki zwyczaj, że jako właściciel firmy robię prezenty dla swoich współpracowników i ja sama od siebie na koniec roku robię im prezenty. I te prezenty są różne, ponieważ jest 10 grudnia, to nie mogę dzisiaj powiedzieć, jakie są prezenty, ale to są prezenty, które są dla wszystkich pracowników takie same, no bo nie mogę oczywiście każdemu kupić czegoś innego. I w tym roku będzie tak samo, natomiast podczas tych takich spotkań, podczas których zespół się spotyka, zdecydowaliśmy, że będziemy się po prostu losować. Jak w szkole kiedyś się losowano, czyli losujemy osobę, której zrobimy prezent i mamy określony budżet, który wyraża się na przykład w kwocie 20 zł albo 30 zł albo maks 50 zł i w tym budżecie te osoby robią sobie prezenty i podczas kolacji wtedy można je zostawić gdzieś w jednym miejscu i jedna osoba może je po prostu wręczać. Tak, żeby nikt w zespole nie czuł się obciążony finansowo tym, że potrzebuje teraz robić nie wiadomo jakie drogie prezenty, tak żeby nie było takiej jakiejś nierówności, bo są różne osoby, różnie zarabiają i różną sytuację finansową u siebie mają. Natomiast podczas tej kolacji, która oczywiście jest zrobiona na koszt firmowy, jest określony budżet na tą kolację, spotkanie, podczas którego się spotykamy, jest miło, to żeby oprócz takiego podsumowania i podziękowania za to spotkanie roczne, również był taki akcent właśnie prezentowy i tak jak mówię, część to jest prezent, który jest i będzie ode mnie, a część to są prezenty, które zespół robi sobie i najczęściej to są jakieś takie niespodzianki, śmieszne prezenty, albo na przykład książki, świeczki, albo jakieś inne rzeczy i to serdecznie wam polecam.
Dziękuję Wam serdecznie. To tyle, jeżeli chodzi o kulisy biznesu listopada. Jeżeli pojawiły się na jakimś etapie jakieś pytania, zadajcie je w komentarzu. Natomiast jeżeli macie jakieś ważne lekcje, którymi chcielibyście się ze mną podzielić, a ja zawsze bardzo chętnie je czytam, to również napiszcie w komentarzu, bo to bardzo dużo dla mnie znaczy. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia w kolejnych kulisach biznesu.